Kochani, marcinki. Jedne z ulubionych kwiatów, które kwitną do późnej jesieni, a nawet zdarza się, że przetrwają pierwsze lekkie przymrozki. Marcinki są piękne, jest ich mnóstwo różnego rodzaju odmian, zachwycają wyglądem, kolorem, wysokie, niskie, białe, różowe, fioletowe, niebieskawe, żółtawe, do wyboru, do koloru. Dlaczego te kwiaty nazywają się marcinkami? Najintensywniej kwitną właśnie w październiku, w listopadzie, wtedy, kiedy aż 3 razy każdego miesiąca przypadają imieniny Marcina. Dlatego to jest ta nazwa marcinki, ale mają też nazwę Michałki, ponieważ w tym okresie również popularne są imieniny Michała oraz Jadwisie. Jadwiga też ma w tym czasie imieniny. Jest jeszcze jedna nazwa, mówi się też o tych kwiatkach gwiazdorki. To dlatego, że jak przyjrzymy się właśnie ich kwiatkom, to one sprawiają, czy przypominają właśnie takie gwiazdki. Marcinki są roślinami, są kwiatami wieloletnimi, ale żeby tak bujnie, bogato kwitły, to trzeba o nie właściwie zadbać i co jakiś czas odnawiać tę uprawę tych pięknych kwiatów. Jak to robić i kiedy? Właśnie teraz zbliża się ten czas, kiedy będziemy mogli przesadzić, rozmnożyć marcinki albo je odmłodzić. Jeżeli ktoś chce ich więcej, to oczywiście może je przesadzić. Robimy to albo od marca do maja, albo od września do listopada, czyli teraz jest to idealny czas. Gdybyśmy chcieli te kępy marcinków rozmnożyć, to oczywiście po przycięciu wycinamy korzenie rośliny i dzielimy je po prostu na kilka mniejszych części, na 2, na 3, na 4, na ile chcemy i przesadzamy w nowe miejsce. Marcinki, mimo tego, że są roślinami wieloletnimi, to wymagają takiego odnowienia, o ile chcemy, by pięknie kwitły. Co kilka lat, co 5-6 lat, chyba że rosły w bardzo ubogiej ziemi, wtedy zaleca się odnawianie tych kwiatków co 3 lata. Czyli teraz jesienią podzielilibyśmy tę bryłę korzeniową. Natomiast jeżeli chcemy marcinki rozsadzać wiosną, to kiedy tylko zaczną być widoczne nowe wiosenne odrosty, to wtedy te odrosty oddzielamy od starego kwiata, od starego kwiatu i przesadzamy w jakieś nowe miejsce. Marcinki możemy też przesadzać czy uprawiać, wysiewając nasiona, robiąc rozsadę. Kiedy tylko przyjdzie już ta bardziej zimowa pogoda, wtedy marcinki obcinamy. I obcinamy je właśnie tutaj, blisko gleby. Możemy też przykryć je ściółką, ale bez obaw ich korzenie nie przemarzają. Są to rośliny mrozoodporne. Marcinki są również kwiatami symbolicznymi. Symbolizują szlachetność, królewskość, prawość, ale nie wszystkie marcinki, tylko te, które są najciemniejsze. Marcinki bordowe, takie purpurowe w zasadzie. Tutaj takich marcinków nie mamy. Wiemy, że ludzie kochają marcinki, dlatego że teraz jest mnóstwo zdjęć w internecie umieszczanych przez właścicieli tych pięknych kwiatów. Teraz właśnie jest to najlepszy czas dla ich kwitnienia.
Te kwiatki, które tutaj widzicie, to nie są kwiatki na naszej działce, tylko kwiatki u naszej sąsiadki, pani Danusi. Pani Danusia dba o swoją działkę, dba również o kwiaty, ale te marcinki już, pani Danusiu, chyba wymagałyby jakiegoś odnowienia, bo odkąd pamiętam, to właśnie one tutaj są. Po czym poznać, że marcinki wymagają odnowienia? Otóż, jak zajrzymy tutaj do środka takiej kępy, to będziemy widzieć, że te środkowe łodygi od ziemi stają się takie przesuszone i mają już przesuszone liście. Teraz oczywiście jesienią w naturalny sposób wszystkie łodygi wysychają, ale latem, kiedy jeszcze nie ma oznak obumierania roślin, wtedy możemy właśnie rozpoznać, czy marcinki wymagają odnowy, bo mimo tego, że będzie piękne lato, to te środkowe pędy będą wyschnięte. Nie jest to jedyne miejsce, gdzie rosną marcinki, bo u naszej sąsiadki Eli również te marcinki są i teraz je zobaczymy. Wszystkie marcinki należą do astrowatych. Tu akurat mamy aster chiński. Też pięknie jeszcze kwitnie. Aster nowobelgijski. I astry nowoangielskie, czyli marcinki. Jeżeli, kochani, macie na działce, w ogrodzie swoje ukochane marcinki, to zróbcie ich zdjęcia i umieśćcie na stronie Ogrodnictwo Intuicyjne Uprawy. Marcinki wycinamy na jesień czy przy zimie, natomiast teraz jeszcze ich nie wycinajcie, dlatego że tu jest mnóstwo owadów, mnóstwo zapylaczy i właśnie te późne kwiaty, również marcinki, są dla nich teraz źródłem pożywienia. Marcinki też kochają towarzystwo innych kwiatów i najlepiej prezentują się z kwiatami wysokimi. To mogą być rudbekie, jeżówki, floksy. Tutaj u pani Danusi one rosną w towarzystwie akantu. Akant jest bardzo wysoki, w towarzystwie róż i pięknie wyglądają. I mimo tego, że te marcinki nie należą do nas, to bardzo lubię przychodzić na nie patrzeć, robić im zdjęcia i być witana w drodze na moją działkę właśnie marcinkami. Kochani, Permakultura TV dołączyła do programu wspierania artystów i twórców. To jest program Postaw mi wirtualną kawę. Jeżeli podoba się Wam to, co robimy, nasze nagrania i wiedza, którą prezentujemy, postawcie nam wirtualną kawę. To będzie bardzo pomocne i dziękujemy za każdą wspólną kawę.